Ty zaczynamy, tak? Proszę Państwa. Może ja tylko. Dobrze. Ja pierwsza pozwolę sobie przywitać Pana. No i drodzy Państwo, jak wcześniej wspominamy, dzisiaj mamy spotkanie z Panem Mirosławem Antonim Grazikiem. Pan jest nauczycielem, wykładowcą, publicystą, dramatopisarzem, reżyserem teatralnym, krytykiem literackim, filmowym, prozaikiem, publicystą. Pan prowadzi dwa blogi. Wydał też spektakl na temat księdza Jerzego Popiełuszki, na który temat dzisiaj właśnie będziemy w głównej mierze rozmawiać. Pan przedstawi historię, chyba koniec życia, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, księdza Jerzego Popiełuszki, może kilka ciekawych rzeczy z jego krótkiego życia Rusy, także mam nadzieję, że będzie to dla Państwa ciekawe. Witamy Pana bardzo serdecznie. Myślę, że sam siebie Pan najlepiej przedstawił, jak czytam tutaj Pana biografię, życiorys, który był Pan uprzejmy mi zostawić. Nie byłabym w stanie wszystkiego zapamiętać, także bardzo proszę o przybliżenie na swojej postaci. Moi drodzy, ja myślę, że jak trochę będę stał, to będę siedział, ale będę stał, żeby widzieć Państwa twarzy. Ja powiem tak, że no, ksiądz Jerzy bardzo wpłynął na moje życie. Powiem o nim to, co w tym czasie moim zdaniem jest najważniejsze Państwu powiedzieć, zarówno dotyczące, co dotyczy jego życia, samej śmierci, która do dzisiaj jest niewyjaśniona, tak naprawdę nie wiemy, jak on zginął, kto.